Siemano wszystkim, z tej strony Feber, to jest kolejny odcinek z gry Dirt 3 i lecimy z, już teraz, dzisiaj jest sezonem trzecim, wracamy do niego. Jest to jakby druga część, drugi ten trójkąt cały tutaj, nazwijmy to drugą częścią tych wyścigów, lecimy z Kilimanjaro Classic. Trzy odcinki, dwa krótkie, jeden dłuższy. A weźmy jeszcze raz grupę B. Sierra, jednak to jest Sierra. Crossword, dokładnie. Cosworth, wybaczcie. A ja w zeszłym odcinku mówiłem, że to jest... No, a tu jest też 2250. A ja zawsze biorę ten pierwszy. To jak tam mamy też 2250, to może weźmiemy ten dla odmiany. Nie, tu jest 265. Tu jest 280. Aha, ale tu jest tona waży, a ten waży 900 kilo. Może dla odmiany tym pojedziemy, kurczę. A bo to jest ten, który nam odblokowali. This is Shoes Race Works. Tak, dokładnie. Objective bonus. Dobra. No, w zeszłym odcinku mówiłem o tamtym, o, Nitro Express Cash, o Boże, Crash, coś tam. W Kenii byliśmy to już nie raz, także wszystko wiemy. Mówiłem, że to jest Escort, a to się okazało, że to jest Sierra. Natomiast dzisiaj polecimy wreszcie tutaj innym autem niż zwykle. To dobrze być na uwadze, bo w latach 80. jeżeli będziemy zawsze jeździć, to już teraz będziemy wiedzieć, że... Kurde, ja pierdzielę, jak gazuje, to silnik z tyłu widać, jak się rusza. Jasny gwint. Teraz zobaczymy, jak tym autem się w ogóle jedzie w porównaniu do tamtego poprzedniego, naszego. To chyba się chłopaki ucieszą, że pojedziemy dla nich, nie? Tak jakby. Dobrze się jedzie. Dopiero co powiedziałem i wpadłem w poślizg, nie? Ale nie, jest lepiej wyważony niż poprzedni, mi się wydaje. Bo jest, no, krótki, nie? Oj, trochę słabo skrętny w sumie. Jeśli tak skręca, to... Ale silnik z tyłu, jak w Porsche'aku, nie? Natomiast napęd jest właśnie na tył. Więc w sumie dobrze, że silnik jest z tyłu, bo dociąża tą tylną oś i ona ma więcej przyczepności. Gitara. Pierwsze miejsce mi da 30. To teraz widzicie, bo mnie odblokowali mnóstwo tych właśnie, w sumie już to chyba są sponsorzy, tak? Mnóstwo tych sponsorów mi się podblokowywało, więc jak będziemy teraz następnym razem zawsze wybierać, którego sponsora mamy wybrać, znaczy, z którym sponsorem, dla którego sponsora mam jechać, to będę musiał po prostu wszystkich sobie obejrzeć, bo no ja zawsze biorę tego pierwszego, który ma niby najwięcej expa czy tam reputacji, a nie patrzę na resztę, nie, bo widzicie, tutaj miałem jeszcze jednego, który miał tak dużo, może trafi się jeszcze lepszy, który da jeszcze więcej reputacji, nie? Bo już takiego mam i ja nawet o tym nie wiem. Bo nie zwracam na to szczególnie uwagi, ale to... Teraz już będę zwracał na to uwagę na pewno. Shit, ale mnie chamsko na tym wybiło. Titans.
O shit. No, drugi raz idziemy przez to, jakby chyba, czy nie, co się zdaje, nie. Wydaje mi się. Coś żeśmy odblokowali, chyba prędkość. Całe szczęście wyprowadziliśmy to auto. Pierwszy, no nie mogło być inaczej, minuta 37. Tylko sekundę szybciej, mniej więcej. Okej. To jest chyba trzeci odcinek, nie? Jak dobrze liczę? Tak, na pewno. No i jest Sierra. Zwana przeze mnie eskortem. Aha, bo to będzie ostatni odcinek, bo tutaj były, miały być trzy odcinki, dwa krótkie po 2,8 i jeden 4,6 km. Czyli to teraz jedziemy ten dłuższy, dobra, to sobie przypomniałem. Już wypadło mi to z głowy. Dobra, już będziemy gościa na pewno wyprzedzać. Niepotrzebny, niepotrzebny. No i Sierra zostawiamy z tyłu. A w sumie nie jest taka długa ta trasa, bo już prawie 3/4 za nami. Może jeszcze kogoś wyprzedzimy? No nie, to już jest meta, dobra. Ale blisko było, żeśmy dogonili tak peleton, kurde, że... Coś się wlekli, chłopaki. Ładnie. Bardzo ładnie, żeśmy tutaj pojechali ten ostatni odcinek. Zobaczymy, jak to zapunktują. No, jest okej, no. Thanks to your outstanding driving, you've been invited to compete in the Nixon Gold Series. You're setting a good pace so far. Keep it up and you'll definitely qualify for the Winter X Games at the end of the season. Okej, okej, ale na spokojnie, na razie lecimy oczywiście dalej. Tutaj Colorado Boggy Bash. Dwa razy po 4 okrążenia. 2000 reputacji. No nie no, wybierzemy tam oczywiście, gdzie jest najwięcej. 2250.
I'd tell you to be careful out there, but if last race is any indication, I've got nothing to worry about. Mhm. Kurde, jakie kolce na oponach, ja. Mega. Aj, 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 niepotrzebnie, tak agresywnie i szybko. Aj, aj, to kiepskawo skręca i w ogóle. I hamuje też tak nie za bardzo. Coś czuję, że nie będzie łatwo. Ale spokojnie, mamy dużo okrążeń i one są długie z tego co widzę. O, gościu krzywo leci. Nie wiem jak on z tego wyszedł. Ej. Gazu, dobra, zamknęliśmy ich, nie przedostali się. Nie odważyli się mnie ominąć po wewnętrznej. Oj, znowu błąd. Ale utrzymujemy pierwszą pozycję. No dawaj, dawaj, dawaj. Siedzą na ogonie skubańcy. Tak. Tym razem bardzo ładnie. I już mamy sporą przewagę. Tutaj nie najlepiej. Ale okej. Nawet nie trzeba zwalniać szczególnie. Jest bardzo dobrze wyprofilowany zakręt. I ostatnie okrążenie rozpoczynamy. Szeroko, strasznie szeroko. Dobra, kończymy to. I potem drugi odcinek. Auć. Oj, wolniej, wolniej. Ale to już bez większego znaczenia. 4.06. Pierwsze miejsce, inaczej byś nie mogło. 10 punktów. Ej, zobaczymy. To będzie chyba to samo.
Okej. A, dobra, to już tu wiem, gdzie jesteśmy. Tego po prawej weźmy. Aj, kurde, chciałem po wewnętrznej tego wziąć, ale... skręcił nagle. Szeroko, ale... tego mamy z głowy. Zostało trzech. Dobra. Mamy najwięcej koni, więc... do tego wszystkich bierzemy. Jak to zawsze tutaj się ląduje, to jest takie uderzenie. Uuu, ale pięknie. Świetnie, świetnie idzie. Podejrzewam, że będzie rekord okrążenia. Ale to się zaraz okaże. Tak, dokładnie. Drift total 185 metrów. 125, tak? A ja powiedziałem 185 chyba. 125 chyba pisało. Znowu bardzo ładny nawrót. I meta. I nie wiem, ile my tu mamy. 18 minut. Dobra, jeszcze coś zdążymy pojechać. Myślę. Aspen was good to us. But when you have a driver as talented as ours, every race is good to us. Okej. No i okej, 28 poziom. For the Landrush World Tour. And guess what? You've been invited to compete. That's right, mate. This is great news. You're really starting to be respected for your skills in this discipline. Respect is fine, but love from the fans is what it's all about. Win this tour and you'll be a bona fide Landrush icon. A tylko zapytam jedna rzecz. Dlaczego to pominęli i nagle to się pojawiło? Czy taki kiepski byłem w drugim sezonie? Czy może jeszcze się pojawi? Ciekawe. Szkoda, nie? Bo to coś fajne to było. Ostlandet Cup w Norwegii. 3 odcinki. Jeden długi i 2 krótsze. Modern Classic. A weźmy Modern. Tych klasyków tu już mamy sporo. O, i mamy też tutaj ten DC Shoes Race Wax. Jeszcze sprawdzę resztę, ale chyba weźmiemy sobie ten DC. Bo tymi pierwszymi już się najeździliśmy, prawda? O, tymi. Texaco... Texaco Racing. Weźmy sobie tym. Oni mają inne auta. Troszeczkę, więc... no, coś dla urozmaicenia, prawda? Nie cały czas powtarzalne te same. To jest chyba Mustang, z tego co ja... no, dokładnie, kurde. You brought the car in clean last time. It's ready to go when you are. No, okej. Yeah, patrzcie na tą furę. Kurde, DC ma do zarąbiste po prostu auta. Czarny. Oh yeah.
Już mi się to podoba. Dobrze, że wziąłem modern, a nie kurde te stare. No mega. Ja pitole, jak to idzie. Ten pierwszy odcinek jest najdłuższy. Ale w miarę prosty, z tego co widzę. Dobrze, bo to auto kurde tak zasuwa. Ogień z rury idzie, o to chodzi kurde. Przez miasto kurde. 150, co tam. V8 w końcu, nie? Szeroka w miarę prosta droga i o to chodzi kurde. Będzie dobry czas. Tu dopiero jakiś nawrót. Ale łagodny stosunkowo. No come on. Z prawej strony. No mogliśmy z lewej, ale pokazywało, że lepiej będzie z prawej. Jeźdźcie po śniegu, ja nie wierzę, że to jest kurde niebywałe. Nawrót. Nie, super się jedzie tym autem, kurde. On się trzyma drogi lepiej niż na asfalcie, kurde, na tym śniegu. To jest zasługa na pewno tego spoilera dużego, który dociska bardzo dobrze. No i oczywiście opony z kolcami, to jest obowiązek, ale to i tak jest nierealne, jak dla mnie. Auto by na pewno na śniegu tak się nie zachowywało przy takich prędkościach. To jest niemożliwe. Zwolnij! No i zaraz mamy metę. Na mecie dosyć wąsko. Pierwszy 3.05. Wydaje mi się, że bardzo szybko jechałem. No 15 sekund przewagi, no słuchajcie. Nie pogadasz, kurde. Świetne auto, naprawdę. No i tym razem w nocy. I w drugą stronę chyba. Oj, to będziemy chyba wyprzedzać. W takim razie. Ale walą te światła, kurde. Stopu. Pięknie idzie. Ale się gościu wleczesz, ja pierdzielę. Wyprostuj i jedź. Wszystko przez tego gościa, gdyby nie on to mógłbym jechać całą szerokością, by nie było tego całego wypadku. Wypadku, nie? Utrudnień kolizyjnych takich, zdeczko ze śniegiem.
Bo jako takowy papku nie było. Lekko auto tylko uszkodzone. No i koniec już. Cofniemy to sobie. Troszkę za ostro tutaj poszedłem. Tu starczy. Bokiem na metę, kurde. Świetne auto, jeszcze z tymi lampami, kurde. Ładny czas, ładny. I ostatni odcinek, szkoda, szkoda, bo naprawdę świetnie mi się tym jedzie. Tym razem w dzień, ale już troszeczkę lekko śnieg nam pruszy. Znowu Suzuki przed nami startuje. My chyba takim byśmy jechali, gdybyśmy wybrali to, tego pierwszego sponsora. Na pierdziele, to na śniegu osiąga szybciej setkę, kurde, niż jedno auto na asfalcie. Ze skitu. No, będziemy musieli wyprzedzać. Będę na jakiejś prostej, a nie na jakimś zakręcie, żeby się potem wszystko skiepściło. Oj. Potrzebnie ścięty zakręt. No, wystarczyło w ten sposób. I jedziemy dalej. Już koniec, kurde, jaka szkoda. Naprawdę fenomenalne auto i świetne odcinki. Kurczę, no. No i okej. Miejsce pierwsze zostało, słuchajcie, nam. Zostały nam, słuchajcie, 4 wyścigi. Z tego jeden taki szybki, bo to. Aha, to jest sprint, a tu no to będą finały, no to trochę na pewno potrwa. Ale 2 wyścigi takie zwykłe, tu jakiś sprint, także. Tym oczywiście zajmiemy się w przyszłym odcinku. To by było na tyle. Dzięki wielkie, serdeczne za obejrzenie tego odcinka. No oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.